Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj postaram się przedstawić, w jaki sposób zrobiłem moje rolety. Całość działa na platformie Arduino. Generalnie wszystko jest podpięte do tej małej płytki. To jest dokładnie Arduino Nano, a jeszcze dokładniej mówiąc, jego tańszy odpowiednik. Mamy tutaj wyprowadzenia, dioda odbiorcza podczerwieni. Wyłączniki krańcowe i serwomechanizmy podłączone są do tej małej płytki. Jest to bardzo mała taka płytka. Programowanie też jest, można powiedzieć, że łatwe. Mamy tutaj gniazdo mini USB, wystarczy podłączyć do komputera i wgrać dany program. Program do rolet oczywiście udostępnię link do programu, gdzie będzie również parę zdjęć, będzie pod filmem. I teraz tak, pierwsze co trzeba zrobić, to odczytać kody z pilota. Program to umożliwia, wystarczy podłączyć według schematu, który tam będzie, samą diodę podczerwieni. I wtedy będzie można odczytać te kody, będą widoczne w monitorze portu szeregowego. Po odczytaniu tych kodów trzeba je pozamieniać w programie. No i będzie można przejść dalej do montażu. Pokażę wyłącznik kręcowy. Są to zwykłe wyłączniki kręcowe. Jest akurat bez obudowy, może nie wygląda najlepiej. Obudowa do niego też jest, ale zdjąłem teraz. Zwykły wyłącznik kręcowy. I teraz tak, serwomechanizm. Serwomechanizm trzeba zwrócić uwagę przy zakupie, żeby dawał możliwość przerobienia na pracę ciągłą, czyli żeby się mógł obracać tak jak zwykły silnik. Tak jest zamontowane. Jest dioda podczerwieni. I całość idzie. Płytka Arduino jest schowana tutaj. Powiedzmy, w takiej puszce. I teraz tak, u mnie prowadnice do rolet są takie tutaj wystające. Kable, żeby ukryć kable, użyłem takich narożników do płytek. Po odcięciu tutaj tej części jest coś takiego. Przykładając to, jest tutaj miejsce na przeciągnięcie kabla. Jeszcze wracając do serwomechanizmu. Zobaczmy, jak to działa. Wiem, że trochę brzęczy, ale można się przyzwyczaić. Tu jest jeszcze obudowa taka jak tutaj. Tu jest drugi serwomechanizm, więc w obudowie. Więc od razu robi się też ciszej. I teraz jeszcze aplikacja, która była użyta do sterowania telefonem. Smart Ear Remote. Firmy Animode. Bardzo dobry program, którym można. Jest bardzo duża baza pilotów i można sobie znaleźć swój pilot. I tak, ten telefon to jest Samsung Galaxy S4. On posiada diodę nadawczą podczerwieni, więc symuluje takiego pilota. Ale bodajże też można dokupić sobie. Coś takiego, co się podłącza do telefonu na Bluetootha i on dalej działa jako pilot podczerwieni. Czyli taki mostek, powiedzmy, między telefonem, który nie posiada diody, a ma Bluetooth, można podłączyć Bluetoothem to i dalej to działa jako pilot. Jeszcze nie wspomniałem o kosztach tych rolet. Jeśli robilibyśmy na jedno okno, to koszt wychodzi około, nie, to wyniosło około 75 zł.
I każde następne okno to koszt 35 zł więcej. No to głównie zależy od ceny serwomechanizmu, jaki zostanie użyty. No i to by było na tyle. Zapraszam na kolejne filmy.